Maciek Firlej, napastnik Korony. Cześć Maciek, pytanie. Tak się spotykamy regularnie, co kilka tygodni na briefingach i za każdym razem od tego można zacząć, kiedy ta piłka wreszcie do siatki wpadnie. Czas ucieka, gola nie ma, a sytuacje chyba są jednak. No tak, mam nadzieję, że będzie to w najbliższym meczu. Ale no fakt jest taki, że po tych kilkunastu kolejkach na koncie jest zero i jest to jakiś problem. No sytuacji kilka było do strzelenia bramki, choćby w tym ostatnim meczu. Ale no jeżeli mówimy o ostatnim meczu, no to gdzieś tam powiedzmy, że mogę na to przymknąć oko, jeżeli wygrywamy i gdzieś tam po mojej akcji pada bramka, to wtedy mogę być w jakimś tam stopniu zadowolony i wtedy mogę się cieszyć, tak? No ale na pewno chciałbym w najbliższym meczu tą bramkę zdobyć i mam nadzieję, że wtedy już worek się to zwiąże. No właśnie, bo to był taki wyraźny impuls, żeby gdzieś tam jeszcze Maćka Firleja nie skreślać i o to miejsce w podstawowym składzie nawet powalczyć, bo bardzo dobra twoja zmiana, rozruszałeś tą Koronę w ataku, no i tak jak mówisz, tak, twoja akcja, po której Tiakane praktycznie tylko pozostało mu wykończyć piłkę. No na pewno jak wchodzę na boisko, to staram się coś w grę zespołu wnieść, tak, i dać trenerowi jakieś tam argumenty, że no cały czas walczę o to miejsce i mam nadzieję, że w końcu te bramki będą wpadać. Trudny masz mecz przed wami, Korona po dwóch zwycięstwach, więc pewnie te morale w szatni są odpowiednio wysokie, natomiast no też to nie ma co ukrywać, Arka będzie faworytem, mimo że ostatnie te tygodnie w wykonaniu Gdynia po takim mocnym ich początku, no dość średnio, raczej mecze wygrane przeplatają porażkami. Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy trochę w lepszej pozycji, tak, bo tak jak powiedziałeś, Arka jest faworytem, natomiast gdzieś tam ta forma ostatnich meczów u nas jest lepsza, tak, mamy w końcu te dwa zwycięstwa z rzędu i jesteśmy powiedzmy na jakiejś tam fali wznoszącej, więc myślę, że to Arka bardziej musi się nas bać niż my Arki i jedziemy po trzy punkty. Patrzycie na tabelę i na to, że do tej szóstki, czyli do tych miejsc, które gwarantują baraże, jest coraz bliżej. To jest taki cel, żeby na przykład tam trafić po tej ostatniej tegorocznej kolejce, czy jednak skupiać się mimo wszystko, tak jak zawsze każdy mówi, na najbliższym meczu i co będzie, to zobaczycie później. Znaczy myślę, że ten cel, jeżeli chodzi o tą pierwszą szóstkę, no to będzie, że tak powiem, rozliczany na koniec sezonu, tak? I jeżeli teraz się w tej szóstce nie znajdziemy, a na koniec sezonu się znajdziemy, to tak naprawdę nie będzie miało to żadnego znaczenia, więc na razie myślę, że te najbliższe mecze są najważniejsze, a gdzieś tam im bliżej końca, wtedy będziemy już patrzeć na to miejsce w tabeli. I ostatnie pytanie, trochę na nie odpowiadałeś, ale to Dorota Kłaga z Echa Dnia zapytała, czy czujesz, że po tym meczu ostatnim jest ci bliżej do gry w podstawowym składzie w meczu w Gdyni? Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Gdzieś tam to decyzja należy do trenera. Aczkolwiek, no, czy zagram w podstawowym składzie, czy wejdę z ławki, no to będę starał się robić to samo i w końcu strzelić tą bramkę. Do tego ci życzymy. Dziękuję bardzo.